My, ludzie, z kapłanem na czele przychodzimy do Pana Boga jako osoby grzeszne, potrzebujące pomocy. Bo msza święta jest ofiarą, ona nie jest spotkaniem, nie jest ucztą, nie jest zabawą, nie jest, nie wiem, działaniem wspólnoty. Wybór pomiędzy mszą trydencką a nową mszą to nie jest wybór subiektywnych odczuć. To jest wybór wiary katolickiej lub podmiany wiary katolickiej. Cześć, witamy Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. A ja jestem Natalia. No i dziś chcieliśmy zaprosić Was do obejrzenia takiej drugiej pogadanki naszej. Już pierwszą na naszym kanale mogliście zobaczyć jakieś 2 tygodnie temu, może troszeczkę więcej, już nie pamiętam. Natomiast jeżeli nie oglądaliście tej pierwszej, no to od razu Was zachęcam do zobaczenia tej pierwszej. Link oczywiście zostawiam w opisie. I na starcie, jeszcze zanim zaczniemy, no to chcieliśmy Was zaprosić do oczywiście zasubskrybowania naszego kanału, jeśli Ty jeszcze tego nie zrobiliście. I możecie też oczywiście dać dzwoneczek, kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Zajrzyjcie też na nasz fanpage na Facebooku i nasze Instagramy, które się teraz nazwy wyświetlają nad nami. I linki do nich zamieszczę w opisie filmu. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, dlaczego nie chodzimy na nową mszę. W ostatnim odcinku w naszej pogadance troszeczkę już wspominaliśmy o tym, jakie są metody tam działalności i jakie są postawy księży indultowych i księży z FSSPX, którzy dążą do powrotu tradycji. A teraz chcielibyśmy powiedzieć też trochę o postawach wśród wiernych, przynajmniej ja bym chciała powiedzieć trochę na ten temat. Dlatego, że wierni chodzą na mszę trydencką z różnych powodów. I chcielibyśmy tutaj powiedzieć, jakie są główne powody, dla których my chodzimy i dlaczego te powody, dla których chodzą niektórzy inni wierni, są złe. Błędne. Znaczy, generalnie nam nie chodzi o to, że my twierdzimy, że wszyscy wierni chodzą ze złych pobudek na mszę trydencką, tylko chodzi o to, że są pewne grupy ludzi, jak sobie z naszych obserwacji zauważyliśmy, pewne grupy ludzi, którzy chodzą na mszę trydencką z, naszym zdaniem, niezbyt mądrych pobudek. No, takie powody, które podają, są dosyć dziwne i przede wszystkim bardzo subiektywne. Tak. A jakby wybór mszy tradycyjnej to nie jest wybór między jednym mlekiem w sklepie a drugim, czy między jednym, nie wiem, produktem spożywczym a drugim, tylko to jest wybór między tym, co powinno być, a tym, czego nie powinno być. Tak w głębi. Każdy tradycjonalista powinien wiedzieć, że msza trydencka to jest msza, która wyraża właśnie to, co Kościół ma poprzez mszę wykonywać. Czyli wyraża perfekcyjnie ofiarę, tak jak to zdefiniował Sobór Trydencki. Bo msza święta jest ofiarą, ona nie jest spotkaniem, nie jest ucztą, nie jest zabawą, nie jest, nie wiem, działaniem wspólnoty. Jest ofiarą składaną przez kapłana, który zastępuje Chrystusa w imieniu Kościoła. I jakby, jeżeli to wiemy i wiemy, jaka jest forma starej mszy, że ona ma bardzo dużo tekstów odwołujących się do ofiary, gdzie faktycznie kapłan przez te teksty podkreśla, że cały czas, że składa ofiarę, że to się faktycznie dzieje. Że idealnie odzwierciedlają całą dogmatykę katolicką. Tak. A nowej mszy, jak sobie prześledzimy, niedługo zresztą będziecie mogli obejrzeć moją analizę nowej mszy, bo będę to robił. Nie powiem w jakim terminie, ale no nie za niedługo, o tak. To jeżeli sobie prześledzimy teksty nowej mszy i porównamy z tekstami starej mszy, to ja wiem, że tutaj dużo osób powie, że przecież można te teksty zinterpretować zgodnie z tradycją. Oczywiście jak się bardzo ktoś nawysila, no to je zinterpretuje zgodnie z tradycją. Tylko chodzi o to, że jakby teksty liturgiczne nie powinny być podatne na interpretację, nic zasadniczo w nauce Kościoła, tak jak też, nie wiem, Sobór Watykański II miał bardzo wiele zdań podatnych na interpretację. Przy dużym wysiłku można je zinterpretować zgodnie z tradycją, ale no, nie o to chodzi. Jak Kościół coś definiuje, to powinien mówić konkretnie, ostro, żeby wierni, czy tam osoby, które to czytają, wiedziały, o co chodzi. I tak samo jest w mszy. Msza, która ma służyć złożeniu ofiary, nie może zaciemniać tego głównego celu cały czas, tak? Poza tym jakby takim pierwszym celem generalnie składania ofiary mszy świętej jest chwała Boża. A nie jesteśmy w stanie chwalić Boga, pomijając albo w jakiś sposób zaciemniając tę prawdę, którą On nam przekazał w objawieniu Bożym. Musimy odwoływać się dokładnie do tego, co zostało przekazane w nauce Chrystusa. Bo jeśli robimy coś swojego, no to wtedy w ogóle nie staramy się nawet pełnić woli Bożej i jeśli jest jakiś na przykład rytm mszy albo generalnie jakaś forma pobożnościowa, która wynika z czegoś innego niż z objawienia Bożego, czyli z tradycji Kościoła, no to wtedy mamy do czynienia z czymś zupełnie innym niż to, czego nauczał Chrystus. Też często bardzo się spotykamy gdzieś z chybionym argumentem ze strony osób zwolenników nowej mszy, że przecież no, są też ryty wschodnie, to dlaczego akurat ten ryt tylko rzymski, trydencki i tak dalej. Oczywiście nie jest to tylko ryt rzymski,
Ryty wschodnie też są dobre i wyrażają tę naukę. Problem z nową mszą jest taki, że ona została stworzona sztucznie w pewnym momencie, od podstaw. Nie wynika z tradycji. Ona wzięła część elementów faktycznie ze starej mszy, bo mamy tam pewne elementy wspólne, ale trzeba pamiętać, że bardzo dużo elementów nowej mszy powstała sztucznie albo w oparciu o na przykład modlitwy żydowskie. Tak, bo trzeba mieć na względzie, że wszystkie ryty... Cicho, kotku. Trzeba mieć na względzie to, że wszystkie ryty mszy świętej, także te wschodnie i też jakieś inne zachodnie, nie wiem, jakaś tam mozarabski i tak dalej, one powstawały w konkretnych warunkach kulturowych, w miejscach, gdzie po prostu one wyrosły, gdzie zostały napisane. I w miejscach, gdzie one były pisane, to po prostu troszeczkę inaczej rozwijała się duchowość, ale ta duchowość miała zawsze wspólne źródło. Tylko po prostu gdzie indziej były stawiane akcenty, czyli na przykład w rycie bizantyńskim większy akcent kładzie się na przykład na przebóstwienie człowieka w pewnym sensie, ale nie jest to w żaden sposób, te przebóstwienie człowieka w żaden sposób nie przyćmiewa właściwego sensu ofiary. Tak, bo generalnie tak jak to Sobór Trydencki zdefiniował, a Kościół od zawsze tak to rozumiał, potem też wróćmy jeszcze do tego Soboru Trydenckiego. Dwie rzeczy. Sobór Trydencki nie stworzył mszy tak zwanej trydenckiej. Trydencka się mówi potocznie. Ta msza istniała tak naprawdę od początku Kościoła, od czasów apostołów. Oczywiście nie była w identycznej formie kropka w kropkę, ale była jakby jej źródło, ten kor tej mszy, czyli powiedzmy te najważniejsze części, były zawsze takie same. Z tradycji wiemy, że kanon rzymski pochodzi ze starożytności. Wiemy też z apologii Justyna Męczennika, że jakby struktura mszy była bardzo podobna w starożytności. Zresztą jak spojrzymy nawet na ryty wschodnie, to tak naprawdę te najważniejsze części mszy się bardzo pokrywają. I msza trydencka, tak zwana, to nie jest msza trydencka, to jest tradycyjna msza w rycie rzymskim. To jest msza, która nie powstała na Soborze Trydenckim. Sobór Trydencki jedynie stwierdził, że msza, która jest odprawiana w Rzymie, ma być obowiązująca w całym zachodnim chrześcijaństwie. Tylko to, on nie wymyślił tej mszy. On skodyfikował te zasady, które wszędzie zawsze były znane po prostu, tak? No tak, tak. I jeżeli chodzi o dogmatykę liturgii, no to właśnie dogmaty o liturgii pochodzą głównie z Soboru Trydenckiego, ale Sobór Trydencki wyraźnie podkreśla, że nie wymyślił sobie tego, tylko Kościół od zawsze tak rozumiał te sprawy. Dokładnie. To po prostu przeciwko pewnym herezjom, które się wtedy pojawiły, Kościół musiał to akurat w tych czasach zdefiniować. Wcześniej to było oczywiste, że msza święta jest ofiarą. A to Luter i późniejsi protestanci wymyślili sobie, że msza jest posiłkiem, że jest ucztą, że jest jakimś tam dziełem wspólnoty. Msza jest oczywiście ponowieniem, to znaczy msza jakby ponowieniem, to też jest troszeczkę złe słowo, uobecnieniem ofiary Chrystusa, bo ofiara Chrystusa się raz dokonała, ale każda msza jest jakby łączności z tą ofiarą i ją uobecnia w Kościele. I po to ona jest. I Sobór Trydencki właśnie po to zdefiniował doktrynę o liturgii, żeby ona została zachowana taka, jaka zawsze była, a zrobił to w tym czasie dlatego, że wtedy była ta doktryna atakowana. Natomiast wszystkie ryty, kotek tutaj się dobija, natomiast wszystkie ryty, czy to wschodnie, czy zachodnie, jakby pomimo tego, że mają różne formy, tak przynajmniej patrząc ogólnie na to, mają różne formy, różne rodzaje śpiewu, czasami różne też elementy, natomiast zawsze... Czyli modlitwy różne, tak. Gdzie indziej trochę akcenty postawione. Tylko różnice są bardziej w szczegółach i to po prostu każda ta liturgia kształtowała się w innej tradycji. Takiej tradycji pisanej małą literą, lokalnej, tak? Bo tradycja pisana wielką literą jest ta sama, czyli w każdym rycie liturgia wyraża ofiarę. No, więc te i to jest najważniejsze. Są bardziej kosmetyczne, a nie dogmatyczne. Tak. A jak chodzi o nową mszę, no to nowa msza tworzy ten problem, że jak sobie wejdziemy w te najważniejsze części mszy, czyli ofertorium, kanon, to co się bezpośrednio sprowadza do ofiary, to zauważymy sobie, że bo oczywiście powiecie, że kanon rzymski jest możliwy w mszy nowej, jest możliwy, tylko co z tego, skoro nie jest obowiązkowy, a pozostałe modlitwy eucharystyczne są częstsze, to raz, wiadomo, że to jest wybór księży, też to tym wiem, natomiast chodzi o to, że jeżeli jest nawet możliwość zrobienia czegoś, co nie wynika z tradycji, to sama ta możliwość już jest zła. I jak chodzi o ofertorium, no to ono zostało całkowicie zamienione na coś, co jest wzorowane na żydowskich modlitwach przed posiłkiem. Czyli jakby tutaj sama msza wskazuje na to, że jednym z jej celów jest posiłek, uczta, co nie jest znane w tradycji w ogóle chrześcijańskiej, nigdy w historii. I to jest problem. Wiem, że teraz możecie też powiedzieć, że tam jest jeden element w tym ofertorium nowym, znaczy to nie jest ofertorium, ale w tym, co zastąpiło ofertorium, jest jeden element, który się odwołuje do ofiary. Oczywiście, że jest, tylko połowa wcześniejszych elementów odwołuje się do uczty. I to jest problem. Że nie, że problem z dokumentami soborowymi i tak samo z nową mszą nie jest taki, że one wprost mówią, że jest źle,
że wprost mówią błąd, tylko wprowadzają zamęt. Tak. I to jest problem, że jeżeli ktoś nie zna dokładnie teologii katolickiej i słyszy te teksty, to odnosi złe wrażenie. To jest główny problem. Tak, a niestety większość wiernych nie zna dokładnie teologii katolickiej. Tak. Dlatego msza powinna być konkretna w swoim przekazie. Też w swoim przekazie. Ona też nie służy przekazowi. Natomiast to jest raz, że ale jakby to, że msza zmienia rozumienie wśród wiernych tego, czym jest msza, to nie jest też najważniejsze, bo bardziej chodzi o to, że ta msza faktycznie nie jest ofiarą, tak jak to Kościół rozumie od zawsze. Tak. To jest ważniejsze. Natomiast fakt, że do argumentem pomocniczym, bo też tradycjonaliści często używają to jako argument główny, że to jakby zmienia rozumienie mszy wśród wiernych, to jest prawda, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że msza jest dziełem skierowanym ku Bogu. Tak. I msza tradycyjna to cały czas podkreśla. Jak sobie prześledzimy tekst tradycyjnej mszy, to wszystko jest skierowane na Boga, od początku do końca. Oczywiście msza jest po to, msza nie jest Bogu potrzebna, msza jest nam potrzebna, to też trzeba wiedzieć. Msza jest po to, żebyśmy my mogli chwalić Boga, żebyśmy mogli przebłagać Go za nasze grzechy, no i też wyprosić łaski. Ale my to wszystko robimy ze względu na to, żeby rosła chwała Boża, a nie dla nas samych. Tak, natomiast Bóg nie potrzebuje sam w sobie tej mszy, On potrzebuje tę mszę po to, żeby nas zbawić. Potrzebuje tę mszę po to, żeby nas oczyścić, żebyśmy my stawali się lepsi, żebyśmy tak. My mogli doskonalić się, walczyć o świętość i tak dalej. I właśnie przez to rośnie w pewien sposób chwała Boża. Tak. I dlatego też powiecie, że no pewnie przecież na starej mszy są też teksty, które mówią o przeproszeniu za grzechy, o spowiedzi i tak dalej. To jest właśnie element chwały Bożej. To, że my wyznajemy przed Bogiem swoje grzechy, to jest jeden z celów mszy. Bo celem mszy, no to są, tak jak mówiłem wcześniej, tak? Więc jakby celem bliższym jest oczyszczenie nas z grzechu, a celem dalszym i ostatecznym jest chwała Boża. Tak. Więc mszy są zarówno teksty, które są przebłagalne za grzechy, są też elementy pokutne, ale są i elementy, które się wprost odwołują do ofiary, które jakby mówią o tym, że składamy Bogu ofiarę. W treści mszy jest składanie Bogu ofiary. Natomiast jeżeli w treści mszy, no, tak jak w nowej mszy, się pojawiają elementy, które mówią o tym, że się spotkaliśmy, że coś tam, że jesteśmy na wspólnym posiłku, że będziemy spożywać napój duchowy, czy coś tam, to takie są i pokarm duchowy, no to to jest ewidentne wskazanie na to, że to jest uczta, że to ma nam służyć. Właśnie a msza ma nam nie służyć. To jest to, co w Soborze bardzo często się robi. Pomieszanie pojęć, nieoddzielanie pojęć Eucharystii i mszy. Eucharystia to jest sakrament, który jest owocem mszy, owocem ofiary. Ofiara jest dla Boga, a Eucharystia jest owocem, który jest dla człowieka. Ma być pomocą dla nas do zbawienia. Ona nas oczyszcza z grzechów, lekkich oczywiście, bo do ciężkich to musimy iść do spowiedzi, to doskonale wiemy, bo często jak nie powiemy czegoś oczywistego, to dużo osób nam zarzuca, że nie jesteśmy tradycjonalistami. Jest to oczywiste, więc nie mówimy o takich rzeczach, ale teraz wspominam. Żebyście nie myśleli, że my coś tam mówimy niezgodnie z nauką Kościoła. Natomiast Eucharystia jest dla nas, ale ona jest owocem ofiary, którą jest msza. To jest jakby jedno, że msza święta, że teksty mszy świętej są skierowane ku Bogu, ale niestety, tak jak wiemy, nowa msza jest odprawiana w większej części głośno i po prostu wszyscy wierni to słyszą. Więc w jakiś sposób to, że te modlitwy są wypowiadane głośno, to zaciemnia jak najbardziej ludziom właściwy przekaz. A w którym momencie msza zaciemnia bardzo mocno ludziom przekaz? Otóż w kwestii jakby relacji Pana Boga z człowiekiem. Dlatego, że na starej mszy ludzie tego nie wiedzą, bo ludzie tego nie słyszą, ludzie nie znają łaciny, wierni nie powinni znać łaciny i tak dalej. Znaczy, normalnie tak było, że wierni nie znali zazwyczaj łaciny, wierni nie znali tekstów, ale z tekstów tej mszy tradycyjnej to wynikało, że my, ludzie, z kapłanem na czele przychodzimy do Pana Boga jako osoby grzeszne, potrzebujące pomocy, jako osoby kajające się za swoje grzechy, rozumiejące wagę swoich przewinień i rozumiejące też, że my składamy Bogu ofiarę, która jest godna tylko dlatego, że złożył ją Chrystus, a my przynosimy te dary jako niegodni, nieczyści i tak dalej, nie? A w nowej mszy nie ma czegoś takiego jak poświęcenie tych darów, które przynosimy. My tam mówimy o tym, że przynosimy wszystko jako owoc pracy rąk ludzkich i tak dalej, nie? Ale nie ma jakby prośby o to, żeby Pan Bóg sam uświęcił te dary, które za chwilę będziemy składać w ofierze. Które za chwilę zmienią się w ciało i krew Chrystusa. Tam jest prośba o uświęcenie darów, tylko ona jest skierowana na człowieka. Czyli po to, żeby dla nas się stało pokarmem duchowym. No właśnie.
Tak to jest skierowane. No. I to jest właśnie to przeakcentowanie. I co jeszcze tutaj taki szczegółik chciałem dopowiedzieć do tego, co mówiłaś. Problemem też jest to, że tak jak mówisz, w mszy tradycyjnej te teksty były bardzo często po cichu i po łacinie, żeby wierni tego nie rozumieli, a w nowej mszy one są w językach narodowych, ale też zwróćmy uwagę, że jak jest to ofiarowanie, to na głos są te teksty, które mówią, sugerują, że msza jest ucztą, a po cichu są te teksty, które sugerują, że msza jest ofiarą. Na nowej mszy? Tak. Jak się przeanalizuje ofertorium. Ostatnio to robiłem, przygotowując się powoli do odcinka, w którym będę analizował mszę. I właśnie tak można zauważyć, że i to pytanie, czy to właśnie nie było też celowo, żeby ludziom mieszać w głowach. Tylko pewne osoby będą nam pewnie zarzucać, takie osoby bardzo związane z nową mszą, będą nam zarzucać, że my negujemy nową mszę i tak dalej, że przecież można ją zinterpretować zgodnie z wiarą katolicką. Można, ale problem jest taki, że nową mszę można przy odpowiednich wysiłkach, a starej się nie da zinterpretować inaczej niż zgodnie z wiarą katolicką. I dlatego stara msza jest pod tym względem lepsza. Tak, przepisy, które były jakby skodyfikowane na Soborze Trydenckim, one były właśnie przede wszystkim po to, żeby chronić tę ortodoksję katolicką związaną z ofiarą mszy świętej. To jest zwłaszcza co do mszy, tak? Zwłaszcza, że to jest jeden z głównych celów w ogóle istnienia Kościoła, żeby jakby chronić objawienie Boże i nie dopuścić do tego, żeby jakieś ataki nastające na to objawienie... No zwyciężyły z wiarą katolicką, tak? Tak. Z wiarą ortodoksyjną. No i generalnie jeszcze tutaj to, co chciałem dopowiedzieć, no to trzeba pamiętać, że jakby wprowadzenie rewolucji takich pojęciowych, to się nie dzieje tak, że ktoś przychodzi, nie wiem, jakiś mason przychodzi i mówi, no, wy od teraz macie wierzyć w to i wszyscy w to wierzą. Coś, co w ogóle jest sprzeczne z dawną wiarą. Tak to się nie dzieje. To się dzieje poprzez powolne zmienianie pojęć. I właśnie takie powolne zmienianie pojęć się tutaj zaczynało urzeczywistniać na Soborze. Znaczy to się działo przed Soborem jeszcze długo oczywiście. Natomiast Sobór to był już takie, wiadomo, najwyższe osiągnięcie tych wrogów Kościoła. Natomiast to, co zostało zmienione tutaj tej mszy, to jakby zaczęli to mówić nagle, że no spotkaliśmy się na obiedzie i porozmawiajmy sobie, że wiadomo, że to by nie przeszło. Natomiast jeżeli są elementy zaciemniające, rozmywające wiarę katolicką, rozmywające to, o co chodzi w liturgii i rozumienie liturgii wśród ludzi, no to wiadomo, że takie elementy są skuteczniejsze we wprowadzeniu zmian, powolne. Dlatego, że człowiek wierny, który jakby chce żyć w zgodzie z nauką Kościoła, to on od początku będzie stał na straży tej nauki, nieważne jak ją postrzega, nieważne czy ją dobrze rozumie, czy jest w stanie ją zdefiniować, ale zawsze ma te intencje wierności Kościołowi. I teraz, kiedy jakby Kościół wprowadza zupełnie nowe pojęcia, to takiej osobie nowe pojęcia na liturgii, w kulcie publicznym, to wtedy takiej osobie, takiemu wiernemu wydaje się, że te pojęcia są w pełni zgodne z dogmatyką katolicką. Tak, właśnie to wynika z tej intencji, że człowiek chce być podporządkowany Kościołowi i ufa mu po prostu. I to jest naturalne, no bo przecież jesteśmy dziećmi Kościoła, tak? Tak, no to powinno być naturalne, tak, że ufamy Kościołowi. Tak, ale niestety takie zmiany zaszły i skoro to widzimy, to musimy o tym mówić i musimy przed tym ludzi przestrzegać. Tak, i generalnie trzeba pamiętać, że właśnie dużo osób, też jakbyśmy, tutaj jest też apel do tradycjonalistów, nie oceniajcie jakby wszystkich osób, które chodzą na nową mszę w ten sposób, że to są źli ludzie. Są bardzo często ludzie, którzy z dobrych intencji idą za tą nową mszą, bo boją się na przykład wystąpić przeciwko Kościołowi. Ja rozumiem, że my się nie boimy i wy też się nie boicie, jako nasi widzowie. Natomiast pewne osoby mają takie obawy i one są różnymi rzeczami spowodowane, dlatego bądźmy powściągliwi przynajmniej w ocenie moralnej danych osób. Co do nowej mszy, to oczywiście nie musimy być powściągliwi, bo jest oczywiste, że ona zaciemnia pewne rzeczy i to można krytykować, tylko nie krytykujmy poszczególnych osób. To jest taki mały apel do Was. I właśnie takie zmiany pojęciowe, o których mówiliśmy wcześniej, jeżeli o to chodzi, to one jakby w dłuższej perspektywie zmieniają mentalność grupy odbiorców. Dlatego tak? Działają na docelowej. Podświadomość. Tak, i działają na podświadomość, kto się wychowuje już czymś takim, więc to dla niego staje się oczywiste. Wydaje mi się coś właśnie takiego, to było pewne już od zawsze. Tak, tak jak na przykład, nie wiem, teraz nowe pokolenie, nie wiem, młodzieży, takiej powiedzmy szkolnej, wychowuje się w erze, powiedzmy, seriali Netflixa, w których jest dużo jakiegoś homoseksualizmu, związków mieszanych i takich rzeczy, no i to pokolenie traktuje to jako normalne życie. Dla nich to będzie normalne. Dla nas to nie jest normalne. Dla nas i dla poprzednich pokoleń byłoby to po prostu odrażające, coś odrzucające i tak dalej, nie? A dla tych pokoleń przyszłych, które będą się już wychowywać w tym, gdzie to będzie pokazywane jako coś powszechnie występującego, no to na nich nie będzie to w ogóle robiło żadnego wrażenia. I dlatego dla tego pokolenia katolików, jakby te
tych posoborowych, te zmieniane pojęcia też stały się oczywistością, ich rzeczywistością, w której oni żyją. Więc no to tu jest problem i to jest właśnie też problem Nowej Mszy, że ona powoli zmienia mentalność katolików w zupełnie inną, w przeciwną tej, która była zawsze w kościele. No i niestety tutaj idziemy w stronę czegoś, co jest sprzeczne z wiarą katolicką docelowo. Natomiast oczywiście przy dużych wysiłkach można to wszystko interpretować zgodnie z tradycją. Ale nikt się nie będzie nad tym zastanawiał. Tak. No wszyscy będą po prostu przyjmować to, co im się podaje, bo tak. To są tylko wierni. I oni mają po prostu obowiązek, żeby być wiernymi wobec Kościoła i starają się ten obowiązek wypełniać najlepiej jak potrafią. To jakby nie jest ich wina, że oni nie wertują dokumentów. Tak. Teologii katolickiej, że nie wertują historii mszy. Jak się zajmują pracą zawodową i jakimiś rzeczami, które muszą rodziną na sobie. I tak dalej. Tym, no, to jest normalne zajmować. Życie świeckiego człowieka. Tak. To nie jest jakby ich wina, ale osoby, które są w tym jakoś zorientowane, mają właśnie misję, żeby to przerwać. Tak, bo od nas tak naprawdę zależy to, czy my to przerwiemy i czy Kościół katolicki powróci do tej tradycji, która powinna być. Ale taki wniosek, jaki chciałem na koniec wysnuć, jest taki, że jakby patrząc po tej metodzie działania, która działała zarówno i w rewolucji kulturowej, i w rewolucji seksualnej 68, i później w rewolucji LGBT, powolne takie zmienianie pojęć, nie takie, które od razu wprowadza jakieś radykalne pojęcia, tylko delikatne podmiany, takie, które są możliwe do zaakceptowania, żeby iść do kolejnych i do kolejnych i do celu, można na tym podstawie wysnuć wniosek, że osoby, które tworzyły nową mszę, miały intencję podmienić całą wiarę katolicką. Można taki wniosek wysnuć. Lub przynajmniej miały taki cel. Ponieważ to do tego finalnie prowadzi. To, że na ten moment ktoś zorientowany w teologii jest w stanie zinterpretować prawidłowo dokumenty soborowe albo teksty Nowej Mszy, to jest jedno. Ale to, że większość osób nie jest i w pewnym momencie doprowadzi to do całkowitej zmiany mentalności katolików, to co na Zachodzie już widzimy, a w Polsce to idzie wolniej, bo w Polsce te zmiany nie są aż tak daleko posunięte, ale na Zachodzie już widzimy, zobaczcie sobie mój ostatni filmik nawet o nadużyciach na mszy, co się dzieje na tych mszach na Zachodzie. To jest w ogóle, przechodzi ludzkie pojęcie. No, więc nawet intencje, jaką by mieli, to już też jest w sumie mniejsze o to, ale to, co się dzieje, namacalnie jesteśmy w stanie to stwierdzić i to widać po prostu, przecież wszyscy to widzą, co się dzieje właśnie na Zachodzie, no to widać, że działanie było złe. Niezależnie już od intencji, od celów, ale działanie było złe i trzeba je przerwać. Tak. I to nawet nie jest zarzucanie jakimś ludziom złych czynów czy czegoś. W sensie pewnie można powiedzieć, że pewnie były tam osoby, które chciały celowo zniszczyć Kościół, bo na pewno tak było od XIX wieku przez XX aż do Soboru i na Soborze. Na pewno działały osoby, które działały przeciwko Kościołowi celowo. To jest raczej wiadome z historii. Tak. Natomiast wszystkie osoby, które powiedzmy są nieświadomie tkwią w tej Nowej Mszy, to nie są osoby, które chcą zniszczyć Kościół, to są osoby, które często są ofiarami tego. Tak, to też jest różnica. I naszym zadaniem jest to, żeby tych ludzi wyciągać, bo to są często ludzie z dobrymi intencjami, którzy nie znają tradycji. Więc misją tradycjonalistów, i my po to też krytykujemy Nową Mszę i pokazujemy te nadużycia i tak dalej. Oczywiście my robimy tego mniej niż większość tradycjonalistycznych kanałów, ale też robimy właśnie po to, żeby tych ludzi nieświadomych, ale z dobrymi intencjami wyciągać i pokazywać im, jak Kościół powinien faktycznie funkcjonować. Tak jak przed Soborem Watykańskim II, który zaciemnił właśnie wiarę katolicką poprzez podmianę pojęć. Do tego tak już w sumie konkludując, albo przynajmniej dochodząc jakoś do końca tej naszej rozmowy, chcieliśmy przekazać, że uważamy za błędne podejście, gdzie wybieramy mszę trydencką jako jakieś odzwierciedlenie naszej prywatnej duchowości. Wybór estetyczny. No właśnie, jako coś, co... Argumentowanie, że wybieram mszę trydencką, bo mi się podoba, ale ktoś chodzi na nową mszę, to też okej. No, chcemy pokazać, że nowa msza jest szczytem, albo przynajmniej głównym ośrodkiem ogromnej, złej zmiany, która nastąpiła w Kościele. I że wybór pomiędzy mszą trydencką a nową mszą to nie jest wybór subiektywnych odczuć, to nie jest wybór gustu, czegokolwiek, gustu, tak? Ani niczego, co jest w ogóle subiektywne, tylko jest to wybór tego, co jest po prostu dobre. Tego, co jest słuszne i tego, co powinno być, lub w przypadku nowej mszy tego, co być nie powinno nigdy. To jest wybór wiary katolickiej lub podmiany wiary katolickiej. I tak naprawdę to nie jest kwestia subiektywna. To jest kwestia obiektywna, a to, że pewne osoby nie są w stanie takiej decyzji podjąć, to jest inna sprawa, to jest uwarunkowane różnymi rzeczami. Tak, to jest w ogóle i to jest temat na osobną dyskusję. Tak. Natomiast konkludując, kwestia wyboru, czy nowa msza, czy msza trydencka nie jest subiektywna, tylko czysto obiektywna. Msza tradycyjna to jest msza katolicka, taka, która wyraża wiarę katolicką, spełnia wszystkie cele mszy,
takie jak w tradycji zostały one, tak jak w tradycji Kościoła były one zawsze rozumiane i tak jak zostały dogmatycznie zdefiniowane, a nowa msza to jest coś, co te cele zaciemnia i podmienia i próbuje jakby w dłuższej perspektywie zmienić wiarę katolicką w coś zupełnie innego. I to tyle chyba na dzisiaj, taki wniosek końcowy. Także pamiętajcie, nie chodźcie na mszę trydencką ze względów estetycznych i czy jakichś subiektywnych, tylko wiedzcie, że chodzicie na coś, co jest obiektywnie słuszne. Taki nasz wniosek końcowy. I to tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam za uwagę. Pozdrawiamy Was i do następnego odcinka. Czołem. Cześć.